Broniąca się przed spadkiem Warta Poznań w 20. kolejce PKO BP Ekstraklasy podejmuje obrońcę tytułu Raków Częstochowa. Jesteśmy na stadionie w Grodzisku Wielkopolskim. Z prawej strony boiska nowy nabytek Warty, Mohamed Mezgrani. Kajetan Schmidt dopada do tej bezpańskiej piłki i od razu trafia do siatki. Co za fantastyczny, wymarzony początek meczu dla gospodarzy. Fenomenalne uderzenie z pierwszej piłki Kajetana Schmidta i Vladan Kovačević mógł tylko odprowadzić futbolówkę wzrokiem. 1-0 dla Warty. Jak odpowie Raków Częstochowa? No to popatrzmy, 17 minuta meczu. Bartosz Nowak poradził sobie z obrońcą, ale Ante Trnacz uderzył w dobrej sytuacji obok słupka. Niewiele brakowało, ale trzeba też przyznać, że w tej pierwszej połowie to Warta miała przewagę, to Warta stwarzała więcej sytuacji podbramkowych. Dario Wisinger na lewą stronę do Stefana Savicza. Savic jest już w polu karnym, zatrzymał się, popatrzył, przymierzył i 2-0! Co za akcja pomocnika Warty Poznań, Stefan Savic podwyższa na 2-0, no sensacja w Grodzisku Wielkopolskim. Warta prowadzi z mistrzem Polski, a Vladan Kovačević znów nie był w stanie zatrzymać tego strzału. Po golach Schmidta i Savicza wielka radość w Grodzisku, jest 2-0, ale to jeszcze nie koniec, bo Warta ma ochotę na więcej. Kajetan Schmidt miał miejsce, ale tym razem nieco się pomylił, piłka przechodzi obok słupka. To już 30 minuta spotkania i wreszcie jakaś akcja. Rakowa Trnacz nie trafił głową do bramki, a wcześniej świetna instynktowna interwencja Jędrzeja Grobelnego właśnie w tej sytuacji, trafiony przez Koczerchina w głowę. Doliczony czas gry pierwszej połowy, starcie w polu karnym i mamy analizę VAR, po której sędzia Bartosz Frankowski uznaje, że Mezgrani faulował Bartosza Nowaka. Mamy zatem rzut karny, sam poszkodowany Bartosz Nowak pewnym mocnym strzałem pokonuje Grobelnego. Na przerwę schodzimy z wynikiem 2-1 dla Warty Poznań. Raków strzela gola kontaktowego i w drugiej połowie mistrzowie Polski mają ogromną przewagę, stwarzają sobie sytuację. To Koczerkin zatrzymany tutaj w polu karnym, zblokowane to uderzenie i piłka w rękach Grobelnego. No, to była akcja Ukraińca z 49 minuty, to już minuta 58, Bartosz Nowak i doskonała interwencja Grobelnego. Wrzucał piłkę Eric Otieno, a więc nowy piłkarz Rakowa. Nowak uderzył głową, a Grobelny popisał się fenomenalną paradą. Strzał z dystansu i po raz kolejny Nowak interweniuje. Na to znów Koczerchin był tym, który zagroził bramce Warty. Warta się broni, a Raków atakuje. Kolejna akcja i Ante Trnacz tym razem trafia w słupek. Niewiele zabrakło, żebyśmy mieli 2-2, to już doliczony czas gry. Spore zamieszanie w polu karnym Warty. John Yeboah, który zaczął ten mecz na ławce rezerwowych, nie udało mu się oddać strzału. Zbyt wielu tu było zawodników w białych koszulkach i ogromna radość, bo ostatni gwizdek oznacza, że sensacyjnie i niespodziewanie Warta Poznań pokonuje Raków Częstochowa 2-1, ależ radość piłkarzy, sztabu trenerskiego Warty Poznań, także kibiców. Niespodzianka w Grodzisku Wielkopolskim. Warta Raków 2-1. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.